Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Okej, i zaczynamy od tego miejsca, w którym skończyliśmy walkę z Lucianem. No tak, właściwie to nasz pomagier wypełnił misję. Ja tylko patrzyłem. O, widzicie, właśnie tu mamy naszego pomocnika. Przypomina mi to demona. No, to jest nasz zdechły Lucian. No, czarny jest. Jak ten Lucian z League of Legends, więc... są do siebie... O kurwa. O ja pierdolę. Te, panie, pomógłbyś mi z tym... z tym gadem? O, w pizdu. Znowu jedna z tych głupich bestii. Dobra, pomożesz, dzięki. No, koniec z tobą, bestio. Dzięki ci wielkie. Nie wiem, jak ja ci się dowdzięczę. Ale na pewno w jakiś sposób, tylko jest. Skąd się ten jaszczur wziął w tym wszystkim? Tego nie czaję. No fajnie, że jest jego krew. What the fuck? Ja by kurde wylał tą ogórkową na ziemi. No tak to wygląda. Może jest więcej tych pizgatorów. Ale skąd one się wzięły, do cholery? Zaraz, odpalę to zaraz, czara. A, jest wilk. Ale z kuli ognia nie rzucę, no nie ma bata. Zaraz, to tak to zrobimy. I zdechłeś, ty też już mi zdechłeś. O, proszę bardzo. Takie kozaki jesteście. Ale boicie się tak naprawdę mnie. Zjem krzoka. I drugiego też. O! Eliksir zręczności. Ciekawe skąd on się wziął w tym wszystkim. Wypijmy go. Zdrówko. Gul, gul, gul. I zręczność plus 3. Super, tylko nie wiem co nam to dało. Tak naprawdę to niepotrzebne. Ale co tam. Ja mam następne wilczki. Aż je ubijemy. Tylko nie wiem czy ich jest tutaj nie za dużo. Moment, jakoś się je. O kurde. Ten to się teraz rzuci. Aaa, banał, proszę was. Takie wilki to ja na śniadanie już pożeram dawno. Dobra, tu mamy piwko. A coś jeszcze nam dawane? Poza tym? O, winko może nam dać. A wypijemy, co tam nam zaszkodzi. Tak wygląda to serce Lucjana i trzeba pewnie je oddać temu, Dagotowi. Tylko skąd my teraz to zrobimy? W ogóle jak? Od tego zacznijmy. Dobra, wywalone. Jakieś jeszcze gady? Nie gady? Kurde, będą mnie te wrzaski wkurzać, ale jakoś muszę się oswoić z tym. Idę z tym, bo... zawsze mnie to może coś zaskoczyć. Był jaszczur, był. Ale z czteroma wilkami sobie jeszcze dałem radę, ale no z jaszczurem to... to ciężko, ciężko. O, tu jeszcze krwiopijca. Dwie krwiopijce. Do ubicia. O! W końcu mi się mana wbiła. Tej no, kurde. Ale bez jaj. Bez takich mi jaj. Z jakiej racji mi się miałaby mana wyczerpać? Moment, czekaj, goni mnie to gówno. Ciekawe jakim cudem. Aż jestem ciekaw i tyle. Ale mamy manę plus 1, no to... chociaż jest coś. Chociaż coś dostaliśmy, jakiś upgrade. Dobra, napis gany. Ja jeszcze sprawdzę dokładniej otoczenie. Czegoś tu rzeczywiście nie zabrakło do wybicia. Dobra. Clear. Możemy stąd iść. No to wujek Bezio posprzątał lasy, w których był w bodajże pierwszym odcinku. Tak, on musiał tu być w pierwszym odcinku, więc to było nawet bardziej niż pewne, że on tu będzie. No kurde, co się blokuje, że te drzewka, kuźwa.
I tak mnie to zaczyna powoli irytować, jak tak się o te gałązki blokujemy. No to jest w ogóle śmieszne. Według mnie to, co w ogóle się dzieje. Ale dobra, demon wybity. Wyjmę sobie czary, mary. Wypij sobie jeszcze miksturę many. Chociaż ich dużo nie mamy, no niestety. Trzeba będzie sobie kupić jakoś. A bieda jest i to w 100%. Więc mamy też kolejny problem. No oddalibyśmy już to serce. Demon, boże, temu całemu. No, wiecie, o co mi chodzi. To sprawdzę, czy już zostało to wykonane. Ten cały z sercem Luciana. Nic. Czyli jeszcze gdzieś to jest. O, opiekunowie. Paradrima. Ciekawe. Gdzie jest to serce? Luciana jest. Aha, no to idziemy teraz odnieść to serce Dagotowi. Skoro już czytałem to, to możemy równie dobrze to zrobić. Tylko teraz będzie problem, bo trzeba będzie znowu się przedrzeć przez szeregi goblinów i tych wargów. Więc mamy problem. Ponowny problem. Zrobimy save'a, żeby nam to nie przepadło. Dobrze. Mamy sprinty? Mamy? Czy trzeba by je jakoś zregenerować? Ja zaraz to sprawdzę. Tylko gdzie mam te krzaki? Jest. Aha, dobra. Tak naprawdę to wszystko już jest zregenerowane. No teraz tylko wystarczy, że się przebijemy przez to. Albo byśmy równie dobrze mogli tego warga wykończyć. Bo gobliny, przed goblinami jeszcze można uciec, ale przed takim wargiem to już jest wyzwanie. Powiem tam z góry. A zaryzykujemy, i tak mamy save'a. A widzicie, goni mnie diabeł wcielony. O kurde, teraz będzie mnie chapał, a jak mnie chapnie, to zginę. Chyba że jakoś go przyciągniemy do... What the fuck? To kurde. Dobra, sprzątnijcie mi to. No, pięknie, pięknie, panowie. Zapłacę wam za to, spokojnie. Możecie być tego jeszcze pewni. O, skóra warga, ale bez jaj. Te polne bestie żyją? Znaczy, czekaj, to trzeba je wybić. Nie ma. Nie ma lekko w kraju. Za coś trzeba zarabiać. Moment. Wybijemy to świństwo. A ile mamy many? 21. No to jeszcze mamy 4 many do zebrania. I możemy używać kuli ognia. No to tylko jak to zrobimy, no? Musiałbym zdobyć taki drugi pierścień. Ale skubańce mają X-raya. Albo Bezio ma takiego X-raya, że je zauważył. One tu są, te polne bestie? No patrz, są, rzeczywiście. No spłonąłeś już. No, zajebiście. Dziękuję, dobranoc. Kurde, zaraz mi się potki skończą. A, to możemy w sumie zdjąć i założyć coś przed ogniem, magią. Moment, przed magią, ogniem, magią. A weźmy to na przykład. Potem się zajmiemy innymi rzeczami. No ale zdechło. Jest jeszcze coś? Dobra, to było tylko jedna sztuka polnej bestii. No ale wiedziałem, że coś mi tu nie pasowało. No bo słyszałem te stęki tego gówna. No to się wrócę, no co mi tam, co stracę na tym, no jedynie tylko mogę expa zyskać. Dobra, a tu coś jest? Dobra, pustko, wie. Okej, warga żeśmy, znaczy szkielety Xardasa wybiły, ale teraz mamy większy problem, bo mamy jeszcze gobliny, a gobliny to też jest problem. A jeszcze czarne to już w ogóle.
Takie czarne jak te moje piłkarze z Juventusu. To jest w ogóle masakra. Ostatnio mój Juventus to w ogóle, nie wiem, jakby przestał grać. Nie wiem co z nimi. Jak tak dalej będą postępować, to ja ten cały skład w pizdu sprzedam. Jak tak dalej będą postępować, bo ja tak nie po prostu nie mogę. Czekaj, nie. A jakby tak przed nimi uciec. Dobra, uciekamy. Ich jest za dużo. Przewagę oni mają. Stanowczą. Dobra, uciekliśmy im. No nie dogonią mnie te psy. Te gonią mnie dalej. Jebaństwo. No dobra, odpuściły sobie gówna. Ale przynajmniej Warga się pozbyliśmy, bo on stwarzał chyba 10 razy większe zagrożenie. I wybaczcie za te moje takie oddechy, wzdechy, bo po prostu jeszcze mi dokuczają zatoki. Po prostu jakoś tak dziwnie mi jest, ale i tak nagrywam dla was. No, wczoraj sobie odpocząłem, bo wczoraj to już mi naprawdę było źle porządnie i wolałem nie nagrywać, bo wtedy by mi było z tym źle, że nagram tak po prostu na siłę. Jeszcze z takim stanem zdrowia. Chociaż teraz też nie czuję się za bardzo dobrze, ale lepiej niż wczoraj, tak bym powiedział. Dobra, to już dochodzimy do Corillis. Sorki, że tak często się nie przykładam tego Gothica, ale po prostu no są też inne serie i nie chcę za często tego nagrywać również, chociaż mógłbym codziennie. Spoko, ale są też jakieś inne serie na głowie, poza Gothiciem. Nie można wierzyć. Dobra, teraz ja wiem gdzie jest Dagot, dlatego nic mamy trochę drogi na niego. Niemniej jednak moglibyśmy coś pohandlować, posprzedawać, coś ewentualnie kupić. Nie ma sprawy, nie zaszkodziłoby to nam. Człowiek pokonał bestię! Zamknij się, ok? Coś chciałem, tylko teraz zapomniałem. A! Jeszcze oddajmy pierścień Laresowi. Bo żeśmy o tym zapomnieli. A nam nie będzie potrzebny drugi pierścień wolnego kręgu, dlatego opłacałoby się nam to oddać. Na pewno dostaniemy za to expa, jak mniemam. Więc przydałoby się, no nie mówię, że nie, ale by nie się wiem, przydało. Pan się tak denerwuje sobie na to. Okej, dobra, jesteśmy już tutaj. Po prostu trzeba odczekać, jakby brakowało. Dobra, hey, ty. Przyszło mi to do głowy. Bo to twój pierścień. Ach, dobrze. Już sądziłem, że go zgubiłeś. No widzisz, dwie stówki expa. Opłaciło się. Dobra, do Dagota idziemy już. My gotowi do akcji. Więc raczej nie powinno nam nic zagrażać. A jak już coś, to najwyżej to się wybije. No, dobra. O, może u Torbena pohandlujemy. Da nam hajsy. Okej, nic nie masz. Najpierw coś sprzedamy. Od tego zacznijmy. Pierścień mroku nie jest nic warty. Dobra, co tu mogę sprzedać? To na przykład. Jep. No, mamy jakieś końsy. Ale no nie jest ich dużo, no niestety. A chciałoby się więcej. Serce Luciana warte 1000, tylko szkoda go sprzedawać. Ale jakby go tak na przykład sklonować, ale nie, ja nie czytuję. A! I ja z góry nie czytuję, nie używam żadnych specjalnych, takich jakby dziwnych trików. Bo to już jest dla mnie z góry skazane na oszukaństwo. I ułatwianie sobie życia. Nie. Nie będę sobie w taki sposób zarabiał końców. Bo to jest bez sensu. Mogę sobie tak robić, ale to w innym sejwie poza nagrywaniem kompletnie. Ale jak dla nagrywania to chcę grać czysto. No, poza jedną rzeczą, którą będę musiał zrobić, bo coś tam spieprzyłem. Ale to wam nie będę mówił. Tak dla niespodzianki. Chwała Inosowi. No dobra, chwała. Kabanasowi. Okej, dobra, przechodzimy już. Tepniemy się, tak będzie najlepiej. Będzie szybciej i zdrowiej. A, tego wilka też możemy ubić.
On tutaj w ogóle nie powinien już tu być. To wilczka ubijemy. No i ładnie. Posprzątane. O to mi tylko chodziło. Exp jest, ale też lucik. Okej. Już jesteśmy. Oczywiście gra znowu wywaliła i po prostu nie zapisałem sobie. Teraz właśnie w tej chwili zrobiłem tego save'a, więc nadrobiłem tam straty. 5 minut tam, nie, żadna mi tam strata. Dobra, to w końcu kierujemy się już do tego Dagota. Okej, dobra. Już tutaj jesteśmy. To mamy szybszą drogę do niego. Nieważne, wytnę to. Nieważne, ktoś mi się tam drze bez powodu. Okej. To w stronę Dagota, czyli przez te wyspy. Ale mamy tu stado ścierwojadów. Mi się to nie podoba. Ilu ich tam jest? O kurde, 2, 5, 8, 9. Ja pierdzielę. Ej, no wy chyba, kurde, oszaleliście totalnie. Ej, nie, 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 pogięło was. To totalnie. A, nie oddałem jeszcze tego pierścienia Laresowi. No, po prostu wyboiście. A to oddamy mu, jak będziemy wracać z tej wyspy. Kurde, no nie przewidziałem tego. Po prostu już się tak pospieszyłem, że już nawet o tym zapomniałem. Kurde, ten nowic już dalej stoi, kurde, noob jeden. No, no cóż. Jak coś, to po prostu idziemy. Nagrałem sobie jeszcze Sniper Elita. Tamtą misję, którą już pewnie niektóre osoby widziały. O, proszę, mamy jeszcze wilki, no to jest z kim walczyć. Znowu. A, to tylko jeden wilk, niewinny. Czyli tak naprawdę nic nam nie zrobił. O, tu mamy jednego goblina, którego też sobie wykończymy. Leśny. Zobaczymy, jaki leśny z niego. Jaki wytrzymały. A to bydle. Kurde, czekaj, my zaraz z nim zrobimy porządek. O, wejdzie tu? Idzie za mną? Dobra, tu już nie przejdzie. Nie ma wata, żeby tu wszedł. Moment, mamy miksturka many. Okej. Te, on tu idzie. Rąbany. A, to już zginąłeś. O, ale rąbany. Chciał się tu dostać. Cwaniak. Tyle powiem. Gdzieś to był jego toporek. O, jest. Dobra. Dużo nam już nie zrobi. No, ale taki leśny goblin to by zabił. No, nie ma co. Ale nie stwarzał też wielkiego zagrożenia. Dużo expa się nawet za niego dostało. No to nawet nieźle. Pewnie zaraz tu polna bestia, którą sobie nie będę głowy zawracał. Oj, nie wiem, czy teraz będzie tak łatwo się dostać do Dagota. Muszę się jakoś przygotować do tego. Ja się jeszcze napiję. Jest tak gorąco, że muszę teraz dużo pić tej wody. Dobra, mamy tam jakiegoś ścierwojada na zabicie. Tylko moment. One są groźne? A w sumie do zabicia są łatwe, więc tego ścierwojadka sobie ubijemy na pałę. O, jeszcze stary ścierwojad. Dużo nam zrobisz. Nie dziabnie nawet.
Ale patrz, Niki robi, ci umie. Te dziabnął. No patrz, bo zaraz mnie tu zabije, gad. Co?! Jakim w ogóle cudem?! Nie... Nie zgadzam się na takie coś. Jakim cudem?! No chyba was porąbało. Nie, ja się tak nie zgadzam. No porąbało. Tej no, bez jaj. Takie stare gówno mnie zabiło. No chyba nie. Dobra, skoro jesteśmy tu blisko, to idę zanieść Laresowi ten pierścień. Ale no, Kaiten, jak on to w ogóle zrobił? Ja tego nie czaję. Przecież ja go biłem, tłukłem, wszystko robiłem. Jak to jest? Nie, powalone to jest. Tyle powiem. Aż tyle powiem, że to jest powalone to, co żeście widzieli. Przecież to było pewne, że ten ścierwojad zginie, no. Nie, zabił mnie. Rąbany fart. Sorry. Okej, tylko teraz jakby tutaj wskoczyć. Ale na parkura to chyba bez problemu będzie. Ale no nie, no ten ścierwojad to miał farta zarąbanego. Kurde, i to jeszcze stary. Kurde, synalka mu zabiłem, ale no kurde, stary Kubyła się wkurzył i mi zadupił, no. Za to, że mu syna zarąbałem, no. Kurde. Ptak bez rąk. Przecież wiedział o tym wcześniej. Dobra, Larysio, masz tutaj. Tak jakby i kici w oko już. I stąd z tym razem idę. Sobie ma dokładnie tak. A nie, no to jest śmieszne. Ja tak się nie bawię, ja tak się nie bawię. Nie. Dojdziemy do tego Dagota. Choćbym nawet miał, kurde, już nieść góry świata, ale... Do Dagota trzeba iść. Nie ma bata. A właśnie, chciałbym sobie porobić te specjalne miksturki. Tylko jeśli można. A jeśli nie można, no to dupa. Nie no, ale takie gówno mi przesadziło, no. A, i nie polecam tej muzyki, bo przez tą muzykę dostajecie potem prawa autorskie. I uważaj, bo kurde, wtedy to się dzieje. Dobra, idziemy sobie stąd. Idziemy. Spokojnie, parę wdechów, wydechów, będzie spokojniej i może wtedy wszystko jakoś lepiej ruszy. Ale nie, ten ścierwojad przesadził. Przecież on też już miał, ja myślałem, że obaj zginiemy. Już bym się tam nie wkurzał, ale... Nie, to było już... straszne. Ale dobra, jakoś to się nadrobi szybko, bez problemu. I będzie sprzątnięta. Dobra. Już przechodzimy. Okej, nic mnie tam nie goni. Tepnąłem się, już tu się zrobiło ciemno. Ale to nie szkodzi. W końcu chcę dojść do tego Dagota, więc tak też się stanie. Tylko no bez jaj te... Przecież ja zbierałem ostatnio te pokrzywki. Jakim cudem one odrosły. No, sobie dobrze. Dla mnie. Że przynajmniej mogę jeszcze raz pozbierać te zielska, które zbierałem poprzednim razem. Więc to dobrze. Bardzo dobrze. No okej, ale teraz mamy problem ze ścierwojadami. Bo ich jest tam z 9. Jak nie więcej. A to mnie będzie wkurzać. I to bardzo. Dobra. Mogę iść. Sorry. Jak coś, to się tam nie przejmujcie tymi dziećmi, które się tam drą za oknem, ale co ja takiego zrobię? No co, podejdę pod okno i powiem: dzieciaki, zamknąć japy? No, no nie zabronię im, po drugie to jest dzielnica, więc
Niech robią co chcą, byleby kurde nie wszczynały jakiejś wojny, no. Ale drzeć się mogą, byleby nie za głośno. Ale zresztą chyba i tak nie słyszycie tak głośno tych wrzasków. Dobra, wilczku, zgon. Dobrze, zdechłeś. Zdechły wilk. Moment, zjem krzaka. Krzaka. Okej. I teraz go szybciej wykończymy, tego leśnego ciula. O, no i teraz się powinien swajczyć. Swajczy się? Tej no, dlaczego się nie swajczył? No! Doprawdy! I znowu nie zapisałem, nie? Nie zapisałem tego. No niech go szlak trafi. Okej, już wróciłem. Tym razem pozbyłem się kłopotów na dobre. Tak, tu jak już widzicie, jedno i drugie zginęło, zrobiłem save'a, teraz też zrobię save'a i już jestem pewny, że nie zginę od razu tam, gdzie po prostu będę musiał zaczynać w tych najwcześniejszych momentach. O, wyczuwam kolejnego ścierwojada. A, fajnie, że kula ognia spudłowała. Też się cieszę, naprawdę. Ale to tak nie miało być. Tu czarny goblin. Nie wiem jak ja to teraz uniknę. A chyba już mu uciekłem. Dobra. Wywalone. Ja mam dojść do Dagota. A ja wiem gdzie jest Dagot, więc spokojnie. Bez obaw. Dojdziemy zaraz. Tylko muszę być bezpieczny. No, a to jest najważniejsze. Dobra. To teraz tak. Zjemy sobie trochę serafisków. I pięknie. Możemy iść. Tej no, coś tu jest. Co kurwa? Ochu. Nie, to tam nawet nie podchodzę. No to jest zbyt groźne dla mnie. Ten no, jakiś bandyta. No, to zarąbiście, teraz mamy taki problem. Kurde, jak nie smocze zębacze, to jakieś kurde gady. Jebaństwa. Nie. Tak nie może być. No, bandyta, zajebiście. Dobra, jeszcze raz zapiszę. Żeby mi nie wywaliło na przykład gry. Hej ty, natychmiast się zatrzymaj. A kim ty jesteś? Jeśli nie chcesz, bym poharatał ci buźkę, opróżnij kieszenie i oddaj całe złoto. I streszczaj się. Chcesz moje złoto? Ile chcesz? Za dwie dychy możemy być kumplami. O kurde. Wybacz, jestem spłukany. Ta, ciężkie ma... No, teraz oddaj mi swoją broń, a pozwolę ci przejść. Chyba oszalałeś. Zapomnij o tym. Jak chcesz, niech będzie po twojemu. Aha, dobra. To jak chcesz, żeby było po twojemu, to dam cię na pożarcie temu smoczemu zębaczowi. Podoba ci się taki układ? Te, smoczku! Jeszcze cię dorwę. O Boże. No, tego też pożarło, nie? No, no, czyli go zjadło. No, czyli by nie dał rady, no. W sumie możemy spróbować jeszcze raz, bo to jest dobry plan. Tylko musiałbym potem spieprzeć temu smoczemu. Kurde, my mamy w ogóle 20 sztuk złota? Nie mamy, właśnie, to jest ten ból, że jesteśmy biedni. Hej, czy... Dobra. Chyba żartujesz. Chyba żartujesz. A wyglądam na błazna? Jeśli nie zobaczę 20 sztuk złota, a ty zbliżysz się chociaż o centymetr. Jestem spłukany, zejdź mi z drogi. Chcesz zgrywać Dobra. Jak tam chcesz. Tylko, że moje zadanie jest bardzo ważne i... Wolałbym... Jeszcze cię dorwę! No i kici w oko. I widzisz, przeszedłem. Ha, ha, ha. I co mi takiego zrobiłeś? Co, nasłałeś na mnie bandę łysego?
No właśnie, tak myślałem. Moment, moment, ścierbojadku. Dobra, daj mi się jakoś przygotować i cię mogę już wykończyć. No okej. Mamy tylko 30, to tak mało. Za te ścierbojady dajecie. Mało. Bardzo mało. Ale co poradzić, no. Są strasznie chyba oszczędni, jeżeli o exp chodzi. O, tą bestię możemy wykończyć. Tylko to mi tak szybko nie spłonęło. Dobra, możemy sobie tutaj już manę zregenerować. Jak tylko będziemy mogli. Dobra. Kurde, musimy jeszcze nazbierać tych chwastów. No bo nie mam już się czym maną regenerować. O, tam jest ta polna bestia do wykończenia. No, zajebiście, no nie. No nie ma co, zajebiście. A teraz zdechłeś. Dobrze. Co trąbicie? Kurde, jak... Wo, spokojnie. Jak nie trąbią, jak się nie drą, no to kurde, jeszcze jakieś inne cuda. No wy chyba se jaja robicie. Ja zaraz stracę na manie, no. Chyba, że znajdę tu jakieś krzewy, to wtedy nie. Dawaj mi tu jakieś chwasty. Jak je dostanę, to będzie git. O, są moje chwaściki. Dobrze. O to mi tylko chodziło. O nic więcej nie prosiłem. O nic więcej, tylko jednego chwasta. Tylko jednego? To malutko. Szczerze mówiąc, malutko. Kurde, nie. A z drugim to chyba trzeba będzie zawalczyć. O kurde, muszę uważać. Te, bo mi zdechniesz. No, masz szczęście, żeś to przeżył. Bo już bym cię ukatrupił. Dobrze, wygooglałeś tam wszystko. A teraz chyba potrzeba będzie zjeść tego chwasta. Dobra. Dawać mi swoje mięska. Zarobiście jakieś chwasty. A, ciemne grzybki, no to dobra. Jakoś się damy skusić na nie. Ale myślałem, że coś więcej będzie. Jakiś chwaścik, cokolwiek. Dobra, no idziemy tam, na tą górę. Tam będzie z pewnością Dagot. Czyja pika bojowa do diaska? Ciekawe, na sprzedaż pójdzie. O, tu kolejne grzyby. Do zebrania. Chyba moja, nie wiem. Tylko się mogłam może sklonować. Mam w ogóle czar światła? Mam. Użyję, bo kurde, jest ciemno. W pizdu. No, i tak wygodniej, no. I tak wygodniej. Dobra, możemy iść. Tylko długo nam to nie da. To trzeba w takim razie wypić tą miksturę, no nie ma co. Nie ma wyjścia. Najwyżej sobie potem pokupuję, jak sobie trochę kasy ogarnę, rzecz jasna. A kasę mamy 13, czyli pechową liczbę. To jeszcze lepiej. To może znaczyć tylko źle, gorzej i najgorzej. I tragicznie. Albo dramatycznie, jak dla dramatów. Tu minęliśmy tego pizdo szczura. Żeby mnie nie zagryzł na śmierć. Tutaj też se pójdziemy. O, zróbmy jeszcze save'a. No to widzę jakiś ścierwojad. Rombanciul. Dobra, położył się. Teraz trzeba jakoś ich minąć, no. Albo będzie tragicznie. Dobra, słyszę te krwiopijce, na które mam wyrąbane. Dobra, sprintuj, sprintuj! No kurde, ja mu każę sprintować, a ten nie wiem. No, patrz! Jakie rąbaństwo. Dobrze, że w ogóle zapisałem, bo już bym był zdechły. Ale patrzcie, jakie rąbane. No i Bezio też, bo kurde, nie, ja mu każę sprintować, spamuję M, a ten nawet nie reaguje. No, porąbany chyba.
Dobra, biegnij, ile sił w nóżkach. Dobrze. Topielca też trzeba będzie jakoś minąć. Nie wiem, jak ja to zrobię, szczerze mówiąc, ale może mi się udać. Jak nie zginę. No, biegnij. Lol, jest tu, jesteś tu Dagot? Jakie czary Mary zrobiłeś. Dobra, Dagot. Fajny masz głos, ale chcę z tobą pogadać. Proszę bardzo. Ja przyniósł tobie serce Lucjana. Покажи мне его. Да, это его сердце. Ты доказал, что способен на многое. И не... Теперь ты нашли свое согласие. Чары-мары! Ты доказал, что достоин получить мое согласие. И ты получил его. Супер, деньги. Теперь ступай. Ищи следующего. А где он есть, наступный? Он даст тебе твое следующее испытание. Прощай. Ага, он сейчас теперь степа. Ну и мне заставил с питанием, ну, бо так naprawdę я не знаю, где он есть, ten kolejny opiekun. Może któryś z was wie, gdzie jest ten opiekun. Bo tak szczerze mówiąc, może dzisiaj bym zrobił krótszy odcinek z tego Gothica, bo teraz no nie wiem, co mam robić po prostu, no mam dylemat, więc dzisiaj będzie nieco krótszy odcinek, nie obrażcie się na mnie, ale po prostu wciągnęła mnie ta fabuła z The Returning, po prostu chciałbym jakoś jakieś porady od was co do drugiego opiekuna, którego mógłbym znaleźć. A jak nie wiecie, no to przechodzimy już do Jarkendaru, no bo po prostu nie chce mi się tu dłużej tkwić. No i dobra, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 21 odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Dzisiaj będzie krótszy odcinek, a naprawdę nie obraźcie się na mnie, jeżeli dzisiaj będzie krótszy. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo!